Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy poinformować o doniosłym fakcie, który miał miejsce przed chwilą, mianowicie ja jako przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jako minister aktywów państwowych, który nadzoruje spółki, państwowe spółki sektora energetycznego z jednej strony, a z drugiej strony przedstawiciele związków zawodowych działających w spółkach energetycznych oraz również prezesi tychże spółek podpisaliśmy umowę społeczną. Cieszę się, że ta umowa powstała, bo to jest niezmiernie ważne, bo najważniejszym, zawsze to mówimy jako związkowcy, najważniejszym elementem zakładu pracy są pracownicy i ta umowa w dużej mierze zabezpiecza przede wszystkim pracowników, więc jesteśmy zadowoleni, że ta umowa powstała, bo możemy ze spokojem patrzeć na powstawanie i tworzenie tak potężnego organizmu, jakim ma być NABE. Wydaje się, że bardzo ważnym elementem i nawet dobrym na przyszłość dla wszystkich jest negocjacja poprzez zespoły trójstronne, bo tutaj bardzo aktywnie uczestniczyły dwa zespoły trójstronne, czyli zespół trójstronny do spraw energetyki i zespół trójstronny do spraw górnictwa węgla brunatnego. To dało lepszy komfort negocjacji. Oczywiście to jest kompromis. Kompromis to nigdy nie jest tak, że umowa jest cudowna dla wszystkich, ale właśnie na tym polega sztuka negocjacji. Ma być kompromis, którego nie może, nie wszyscy są bardzo zadowoleni, ale jednak są zadowoleni. Trzy niezmierne ważne dla nas aspekty. Pierwszy aspekt to jest, dla mnie to był numer jeden, to był aspekt dotyczący zagwarantowania wszystkich dotychczasowych podpisanych umów i porozumień, ponieważ nie po to wiele lat negocjowaliśmy w poszczególnych, czy w kopalni na przykład Turów, kiedy była samodzielną spółką Skarbu Państwa, czy później w BOT-ie, ponieważ całe te struktury restrukturyzacyjne przechodziliśmy, to nie po to negocjowaliśmy, nie po to załogi się poświęcały w wielu sytuacjach, żebyśmy się mieli dzisiaj ryzykować pozbycia się wielu uprawnień, czy wielu takich po prostu normalnych rzeczy, które dzisiaj czy górnicy, czy energetycy mają. Więc to jest niezmiernie ważne i to mamy zagwarantowane. Ustawa o urlopach górniczych i energetycznych, czyli to jest jasna sprawa, myśmy wynegocjowali założenia do tej ustawy, rząd się zobowiązał, że w ciągu 2 miesięcy od podpisania przedstawi tą ustawę, rząd tą ustawę przedstawił, ta ustawa poszła do konsultacji społecznych, praktycznie teraz idzie do Sejmu, bo konsultacje się skończyły. Stabilizacja zatrudnienia, pewne gwarancje różne wynikające z naszych dotychczasowych podpisanych umów i tak dalej, z praktyki, która w poszczególnych zakładach pracy do tej pory była, więc na przykład w zachowaniu statusu pracodawców, co jest dla nas niezmiernie ważne, ponieważ grupa powstaje, ale status pracodawcy ma być utrzymany w poszczególnych lokalizacjach. To jest niezmiernie ważne do naszej działalności. To nie jest tak, że my mamy pełny patent na wiedzę, bo tak nie jest i korzystaliśmy po pierwsze z kancelarii prawnych, które wspomagają związek, poszczególne związki zawodowe. Najważniejszą wiodącą rolą, oprócz tego, że oczywiście mieliśmy kilka kancelarii, wiodącą rolę miał prawnik, dostał podziękowanie od wszystkich związków, od rządu, od pracodawców. To był prawnik, który reprezentował Solidarność, ale on pracuje również i dla regionu, więc to jest prawnik, który jest bardzo mocno związany z Solidarnością. I to jest jeden aspekt sprawy. Oczywiście przy takich negocjacjach potężnych, jak umowa społeczna, każdorazowo, jeżeli była potrzeba, mieliśmy kontakt bezpośredni z Komisją Krajową, z prawnikami Komisji Krajowej. Ja mam bardzo dobry kontakt z działem prawnym, nawet przez moją pracę w Radzie Dialogu. Oczywiście przy takich negocjacjach czasami też jest potrzebne wsparcie przewodniczącego, czy Komisji Krajowej, czy sekretariatu. Z takiego wsparcia korzystaliśmy. No, moje lata działalności związkowej nauczyły mnie jednego. No, to nie jest wstyd kogoś prosić o wsparcie, podpytać, bo na tym właśnie polega droga do osiągnięcia sukcesu. A tutaj wydaje się, że osiągnęliśmy sukces, podpisując niezłą umowę społeczną. Nasza załoga jest bardzo mocno zainteresowana tym. Mieliśmy bez przerwy, myśmy organizowali spotkania, bez przerwy były komisje, spotykaliśmy się z ludźmi. Efekt jest taki, że bardzo duża część naszej załogi wie. Odbiór był bardzo dobry, mogę powiedzieć. W ogóle chciałem powiedzieć, że przez ostatni rok dużo więcej się do Solidarności zapisało osób niż w latach, chociaż zawsze mamy do przodu. 55% członków pracowników kopalni Turów należy do Solidarności, więc to myślę, że jest niezły rezultat. I
Ten ostatni rok też pokazał, że bardzo dużo ludzi przystąpiło do Solidarności, ponieważ ci ludzie widzieli naszą ciężką pracę. Najważniejsza rzecz to być dobrze przygotowanym merytorycznie, nie wstydzić się i korzystać ze wszelkich pomocy, ponieważ my musimy wiedzieć tak, my nie jesteśmy nieomylni, my nie mamy wszechwiedzy. Sztuką jest umieć z wiedzy korzystać i wydaje się, że tutaj właśnie ta sztuka korzystania z wiedzy, z każdej wiedzy, naprawdę korzystaliśmy z różnych źródeł, korzystaliśmy z kancelarii prawnych, korzystaliśmy ze związku, korzystaliśmy z wiedzy naszych kolegów, działaczy związkowych, którzy mają często dużo większą praktykę lub wiedzę w poszczególnych tematach i to się przekłada, i jedność, i to się przekłada wtedy na sukces. Kiedy jest taka sytuacja, to zawsze można osiągnąć sukces. I jeszcze jedna rzecz, można krzyczeć, ale też trzeba umieć osiągać kompromis.